Witam Was serdecznie w 14 odcinku Kariery Drogi do Chwały GKS-em Katowice. Wyszła taka niestety taki malutki problem. Jak możecie zauważyć, mamy 43 punkty, a kiedy kończyliśmy odcinek czwarty trzeciego sezonu, mieliśmy 44. Mianowicie nie zapisał mi się save, ze względu na to musiałem przesymulować większość spotkań, ale chciałem, żeby jednak ilość punktów była podobna. Udało mi się zdobyć 43 punkty, gdzie ostatnio mieliśmy 44. Myślę, że to jest ok. Nawet jesteśmy trochę dalej w tabeli, bo poprzednio byliśmy na miejscu 5, a teraz jesteśmy na miejscu 6. Natomiast ta odległość do Legii, te 4 punkty, to myślę, że to jest na tyle mała granica, że spróbujemy osiągnąć sukces pomimo tego małego problemiku. Ok. No to, jak już wytłumaczyłem, co tam się wydarzyło, no to przechodzimy do meczu. Zanim przejdziemy do meczu, zobaczymy jeszcze, jak tutaj nasza drużyna się rozwinęła. Wygląda wszystko naprawdę obiecująco. Proszę bardzo, Puchacz dobił już do 74. Tak naprawdę Radosław Murawski to jest jedyna. A nie, dobra, jeszcze Maślanka. Okej, mamy dwóch zawodników, którzy mają overall poniżej 70. Mamy już jedną złotą kartę, proszę bardzo. Jeszcze już jest bliziutko, Puchacz tak samo, Śliż również. Myślę, że pod koniec tego sezonu możemy mieć już kilka złotych kart. To wydaje się bardzo abstrakcyjne w kontekście tego, że gramy tylko w Ekstraklasie i jeszcze jesteśmy przed zdobyciem jakichkolwiek miejsc gwarantowanych pucharami europejskimi. Więc ten GKS powinien sobie trochę lepiej radzić. Natomiast, no cóż, trzeba też wziąć pod uwagę to, że ci zawodnicy muszą się ze sobą zgrać. Muszą regularnie występować obok siebie, bo też pamiętamy, że tak naprawdę cała ta ekipa została skonstruowana na przełomie trzech sezonów, więc to nie jest dużo czasu. Puchacz przyszedł do nas w tym sezonie, Mosur tak samo, w okienku zimowym, Śliż, Murawski, Kowalczyk również w tym sezonie, Koperski także, Bieszczad także, tak naprawdę mamy tylko trzech zawodników, którzy rozpoczynali z nami ten sezon. Ok, nie przedłużając, rozpoczynamy mecz z Lechem Poznań, czyli z liderem aktualnym tabeli PKO BP Ekstraklasy. Gramy na stadionie w Katowicach. W zasadzie zostało nam tylko 7 meczy, więc jesteśmy bardzo blisko rozwiązania tego, kto wystąpi w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Nie ukrywam, bardzo gorąco liczę na to, że wystąpimy w przyszłym roku w Lidze Konferencji, w której przy takim zespole, który mamy aktualnie, moim zdaniem mamy naprawdę duże szanse. Duże szanse, żeby wyjść z grupy i powalczyć o jakieś cele, ćwierćfinał, półfinał. A więc tak, skupmy się. Od razu, proszę bardzo, Sebastian Kowalczyk, wykonawcą rzutu karnego, w 6 minucie uderzy w lewy róg. Czy bramkarz to obroni? Nie obronił. Fantastycznie. Sebastian Kowalczyk, zdobywcą pierwszej bramki w meczu z liderem Ekstraklasy. Proszę bardzo. Już drugi atak. Co zrobi Skóra? Podanie do Eisenharta. Eisenhart 2-0. Lider Ekstraklasy na kolanach. Bartłomiej Eisenhart. Ależ to było fantastyczne podanie ze strony Kacpra Skóry. Trzeci karny. Co tu się wydarza? Ale Lech strzelił w międzyczasie dwie bramki. Ajajaj. Sebastian Kowalczyk. Drugi raz w lewo. Drugi raz w lewo i drugi raz strzela bramkę. Cóż za emocje. Co za Sebastian Kowalczyk. Co on robi? Co on wyprawia? 3-2. GKS walczy o europejskie puchary. Nie pozostawia złudzeń. Taka zdobycz. 3-3. Niestety, mimo tego, że włożyli ogromne serce w to i dali bardzo dużo od siebie, strzelili aż 3 bramki. Nie wystarczyło to, żeby osiągnąć sukces i zwyciężyć z liderem Ekstraklasy. Natomiast remis w tym meczu również jest bardzo ważny, ponieważ nie straciliśmy punktów. Zobaczmy, jak to się prezentuje w tabeli. No, Lechia i Legia troszkę odskoczyły, natomiast to jest dalej dwa potknięcia i mamy to. I właśnie takie potknięcie może się wydarzyć w Legii dzisiaj. Zdecydujemy się w tym momencie na rozegranie meczu zarówno w obronie, jak i w ofensywie, ze względu na to, że bardzo, ale to bardzo chłopcy są tutaj dzisiaj zmotywowani i chcą pokazać Legii,
że nie oddadzą, nie sprzedadzą tanio skóry. To zwycięstwo to jest tak naprawdę mecz o 6 punktów. To jest mecz o 6 punktów. Josué wyprowadza pierwszą akcję. Tutaj zawodnicy GKS-u muszą się mocno wrócić. Czy uda im się obronić to? Tymoteusz Puchacz kontra Rafał Mustafiejew. Bartosz Kapustka. Cóż za fantastycznie. Ach, co to była za kawalkada błędów w obronie GKS-u Katowice. Jak tego szkoda, jak tej sytuacji szkoda, to powinien być wybroniony strzał. Ajajajajaj. Ta akcja może przekreślić w ogóle jakiekolwiek szanse GKS-u jeszcze w tym sezonie. Jeszcze strata piłki przez Ślisza. Fatalnie. Bartosz Kapustka kontra Ariel Mosur. Ariel wybronił. Kasper Bieszczad. Tak jest, ale Ariel tutaj wjechał fantastycznie na ślizgu. Dalej akcje ze strony Legii Warszawa. GKS nie potrafi się odkuć. Dobrze, wybita piłka. Po raz kolejny. Rzut karny. Niemożliwe to jest. To jest niemożliwe. Josué wykonawcą rzutu karnego. Strzela gola na 2 do 0 dla Legii. Ajajaj, GKS jest na łopatkach w tym momencie. Jeszcze taka głupia strata, ale dobra, jeszcze jest akcja, jeszcze jest akcja. Gol! Gol! 2 do 1. Bartłomiej Eisenhardt. Uff. Z piekła do nieba. W tej akcji wróciliśmy. Czy GKS dostanie jeszcze szansę, aby chociaż zremisować ten mecz? Kolejna akcja Legii Warszawa. Ależ oni atakują. Oni nie chcą oddać tego miejsca w europejskich pucharach. Dobrze, tym razem obrona. Kolejny atak, rajd indywidualny zawodników Legii. Co tu się dzieje? Jak oni presują biedny GKS? Tymoteusz? Gol, 3 do 1. Ajajaj, GKS może się pożegnać z marzeniami tak naprawdę już w tym momencie. Cóż to był? Jeszcze teraz Kowalczyk, no musi strzelić tego karnego. Broni Kacper Tobiasz. Jak ten mecz się niefortunnie skończył dla GKS-u Katowice, Boże. Trener jest załamany. Zawodnicy są załamani. Fatalnie. Fatalnie to wygląda. Znajdujemy się na 7. pozycji już w tym momencie. Z nieba do piekła. Ten odcinek naprawdę w wykonaniu zawodników Gieksy nie napawa optymizmem. Mimo tak ogromnego funduszu, tak wielkiej kasy wpakowanej w ten klub, takich inwestycji, takich ogromnych zmian, to dalej nic nie dało. Jest, pięknie, pięknie. GKS, jest dobrze. Kacper Skóra. No jakbyśmy teraz, jak nie wygramy z Burgbetem, to możemy się już żegnać w ogóle z jakimikolwiek marzeniami na... Możemy się zadowolić środkiem tabeli tak naprawdę, w momencie kiedy nie wygramy z tym GKS-em. Bartosz Ślisz. Murawski. Puchacz. Kun. Koperski, no musisz tą piłkę mieć. Jest. Dobra. Murawski wyprowadza akcję.
Isengard musi wycofać się z tą piłką. Da gra szeroko do Koperskiego. Koperski odgrywa. Do Isengarda. Isengard! Jeszcze dobitka skóry? Niestety, nie ma bramki. Uff, na szczęście. GKS po tym mizernym występie wygrywa 1-0 z Brookbetem. Taki skład, taka ekipa. Jednak coś tu nie funkcjonuje. Ale okej, nie traćmy nadziei. Do końca sezonu zostało 4 mecze. Tracimy aż 9 punktów do Lechii. Myślę, że czwarte miejsce to jest maksimum, czym możemy się w tym momencie. Co możemy w tym momencie oczekiwać od naszych zawodników. Oj, myślę, że konferencja przedmeczowa się przyda. Czy mamy patent? No, musimy strzelać więcej bramek, no i tyle, no nie ma o czym dyskutować. Padł remis. Nawet siebie wszystko. To już jest koniec. Nie ma miejsca na błędy. Zostało 4 mecze. Nie możemy zostać na 7 miejscu. Czy jest wiara? Moi ludzie muszą się ocknąć. Dokładnie. Musimy zacząć rozwijać się. Rozwijać, walczyć i grać. Wejdzie tutaj dzisiaj Sobociński. I jedziemy. Jedziemy z koksem. Rozpoczyna Krakowia Kraków. Gramy na stadionie w Krakowie. Natomiast pierwszą akcję rozpoczyna Igor Maślanka. Wyprowadza kontrę. Dobrze. Wypuszcza Kacpra Skórę. Ten na skrzydle mija obrońcę. Co zrobić piłką? Podaje, ale fatalnie. Co to było za zagranie? Co ten Kacper Skóra zrobił? Dobra, teraz jesteśmy 2 na 1. Tutaj nie może się zdarzyć nic innego jak zdobycie bramki. Eisenhardt, gol. 1 do 0. Tak jest, jest. Trener odetchnął z ulgą. Dalej 1 do 0. I mamy szansę na dośrodkowanie. Warto Ślisz. Co zrobi z piłką? Mają w pełni pod kontrolą. Troszkę się zamieszał. Maślanka traci. 2 do 1 przegrywamy w 86 minucie. To jest niedopuszczalne. Co? Porażka. Porażka 2 do 1. No i GKS pożegnał się właśnie z marzeniami o jakimkolwiek dobrym rezultacie w tym sezonie. Siódme miejsce. Ostatnie trzy mecze zagramy w pełnym wymiarze. Będziemy zarówno atakować, jak i bronić. Oj, nie jestem pocieszony tą sytuacją, która się teraz wydarzyła. Michał, przejdziesz do nas do podstawowego składu. Tutaj potrzebne są zmiany. Tylko pytanie, gdzie? Z racji tego, że i tak już tak naprawdę nasza drużyna pokazała, co potrafi, to ja zagram już do końca sezonu. Rozegramy mecze tylko i wyłącznie naszymi rezerwowymi obrońcami. Może tu jest problem. Może właśnie kapitanem powinien zostać ktoś inny. Kamiński wydawał mi się najbardziej odpowiedzialnym zawodnikiem i takim, który no, tak naprawdę przeżył z tym GKS-em od początku, odkąd ten zespół został przejęty przez Suchego. On zawsze był z nami, ale może to nie jest odpowiedni zawodnik.
Rozważam kandydaturę Eisenharta. Dobrze, Kacper Skóra. Na spokojnie. Podanie Eisenharta. Zdobycie bramki. 1-0 z Piastem. Skończmy ten sezon z klasą. Słupek. Kurde, niedużo brakowało. Kontra, Piasta Gliwice. Wojtuszek. Pra, kontra GKS-u. Lecimy z Hoxem. Takie mini derby Śląska. Tyle jest tych klubów ze Śląska w Ekstraklasie, że naprawdę już więcej chyba derbów Śląska to by nie mogło być. No strata, trudno. Dośrodkowanie. Dopóki nie będzie karnego tego dla Piasta, to jesteśmy po bezpiecznej stronie moim zdaniem. Także dobrze by było strzelić jeszcze jedną bramkę, żeby się zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Dobrze, Wojtuszek. O, jest karny, ale dla nas. Kto wykona tego karnego? Jeśli jest Kowalczyk, to Kowalczyk. Nie ma Kowalczyka, więc Eisenhardt. Prosto w środek bramki, spokojnie. Wreszcie. To jest pierwszy mecz, który od chyba 10, od 15 spotkań rozegraliśmy z pełnym spokojem, z pełną świadomością tego, co chcemy zrobić w tym meczu i z pełną konsekwencją taktyczną. Oj, zostało dwa mecze do końca sezonu. Tak jak powiedziałem. Do końca sezonu będziemy grali naszymi rezerwowymi obrońcami. Może ktoś okaże się być lepszym środkowym obrońcą bądź bocznym obrońcą niż to, co mamy aktualnie w składzie. Bo aktualna ekipa, która gra na obronie, ta podstawowa, powiedzmy, nie pokazała się zbyt z dobrej strony w tym sezonie. Rzut wolny. Kowalczyk. Czy uda mu się strzelić bramkę? Gol. Ależ bramka. Ależ bramka. Sebastian Kowalczyk. Z przepiękną bramką. Z rzutu wolnego. Jeśli można mówić o niewypałach transferowych, to mam kilka nazwisk w swojej głowie. Natomiast jeśli mówimy o sukcesach transferowych, to zdecydowanie jednym z nich jest Sebastian. Eisenhardt, 3-0. Pięknie. Gromią. Gromią Stal Mielec. Jeszcze jeden gol. Cztery do zera. Pcha się na usta stwierdzenie, dlaczego nie grają tak od początku. Jeszcze jedna sytuacja. Czyżby miało być 5-0? Ze względu na to, że Eisenhardt jest bliski chyba koronę król strzelców, to damy mu wykonać. Lewy róg. Pięknie. Gol. 5-0. Jeszcze jedna sytuacja. Jeszcze raz Eisenhardt. Jeszcze raz. 6-0. Pogrom Stali Mielec. Pcha się tutaj na język stwierdzenie. Czemu teraz? Dobrze. Koniec meczu. No i
Wygrana, solidna, przekonywująca. Czy to oznacza, że ja muszę zagrać w przyszłym sezonie od początku obroną, która jest rezerwowa? Tak naprawdę? Raków przegrał. To jest bardzo dobra informacja dla nas. Zobaczmy statystyki zawodników. Eisenhardt z 15 bramkami na 7 miejscu. Okej, okay. Myślę, że Zwolińskiego nie pokona, ale może bić się o takiego wicemistrza, jeśli chodzi o koronę króla strzelców. Piąte miejsce. Zagłębie prowadzi z nami, a my gramy teraz z Miedzią. Okej. Okay. Ostatni mecz w sezonie. Konsekwentnie wystawiamy naszych rezerwowych. Murawski z opaską kapitańską. I jedziemy. O, myślę, że tak. Eisenhardt jest jeszcze troszkę za młody, zresztą jest napastnikiem. Ja nie preferuję stawiania napastników na kapitanie, bo to jednak są zawodnicy, którzy są pewnego rodzaju indywidualistami. Natomiast taki defensywny pomocnik to jest to, co działało u nas, gdy awansowaliśmy z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Wtedy Rafał Figiel był naszym kapitanem. 3-1-0, 1-0. GKS w trzeciej minucie zdobywa bramkę z Miedzią Legnica. Kacper Skóra. Och, gdyby te mecze tak wyglądały od początku. Eisenhardt zdecydował się na strzał. Nie był on zbyt fortunny. Oj, do Kowalczyka. Eisenhardt jest tutaj. Dlaczego on jest tutaj? Ach, wszedł w niego bez problemu zawodnik Miedzi Legnica. Sebastian Kowalczyk. Z piłką. Od razu do Ślisza. Ślisz do Skóry. Niedużo brakło. No trudno. Miedź Legnica z szansą na dośrodkowanie. Gdzie jest piłka? Okej. Dobrze. Odbiór piłki. Czysty. Dominik Kun. Od razu z pierwszej do Eisenharta. Gol 2 do 0. Eisenhardt z 16 bramkami na koncie. Dobrze, bardzo dobrze. Pozostaje tylko zapytać się, dlaczego ten GKS, kiedy zeszła dopiero z niego ta trema. A może właśnie dlatego? Dlatego, że zeszła z nich ta presja. Zaczęli dopiero egzekwować wszystkie te standardy taktyczne, które wyznaczał im trener. Czyżby? Koniec, dobra. Rzut karny dla Miedzi Legnica. 78. minuta meczu. No to jest taki rzut karny, który spowoduje takie delikatne ciśnienie. Ale Kacper Bieszczad broni. Kacper Bieszczad. Fantastycznie. Oj, ale dalej jest jeszcze sytuacja. Mako. Mako ma to. Jest, Paluszek. Ta obrona naprawdę o wiele lepiej wygląda w momencie, kiedy wystawiliśmy Wojtuszka, Paluszka. Oj, błąd obrońcy. I gol, Eisenhardt. 17. bramka w sezonie. Ach. W ostatnich trzech meczach GKS zdobył 11 bramek i nie wpuścił ani jednej. To o czymś świadczy. Naprawdę mam dylemat w tym momencie. Zagłębie wygrało 1 do 0 z Termaliką. Jak to prezentuje się w tabeli? Ach, piąte miejsce dopiero. No cóż, trudno, jak to się mówi. No a ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym
zaczniemy już czwarty sezon GKS-em Katowice. Do usłyszenia, adios!